Witajcie! Widzieliście już ten filmik ze Świdnina, gdzie samochód rzekomo, woda ze studzienki wystrzeliła w powietrze. No tak przynajmniej w nagłówku w Gazecie Wyborczej piszą. No po prostu uwielbiam pismaków. Burza doprowadziła do niecodziennej sytuacji na ulicach Świdnina w zachodnie pomorskim. Jedna z mieszkanek nagrała, jak woda ze studzienki wystrzeliła w powietrze samochód osobowy. No tutaj wystrzeliła w cudzysłowie, także można by domniemać, że nie to mieli na myśli. Ale jak sobie zjedziemy na dół. Samochód zbliżający się do skrzyżowania przejechał na studzienkę kanalizacyjną. Wtedy woda ze studzienki wypłynęła z dużą siłą, unosząc tył pojazdu. Przez kilka metrów auto jechało tylko na przednich kołach. Bzdury. Chociaż wrzucę wam tu link do oryginalnego TikToka z tym filmem. Zobaczcie sobie na komentarze. No i pokrótce, ludzie są głupi. Nawet powiedziałbym durni. Będzie tam pełno komentarzy właśnie, że to ciśnienie wody i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy tam twierdzili, że rzekomo nawet nagrywająca coś z tym miała wspólnego, no bo kto by nagrywał skrzyżowanie z deszczem. No i nie przewidują, że coś się stanie, prawda? Także wrzucę wam tutaj też w tej chwili fragment tego filmiku. No i może jeszcze w zwolnionym tempie. Taką małą pomoc naukową. Samochód, no przypadkowo akurat Citroen. Mamy tu naszą pokrywę studzienki kanalizacyjnej. Najeżdża samochód i co? Rzekomo ciśnienie podbija do góry samochód i on tak sobie jedzie. A może bardziej prawdopodobne, że ciśnienie, owszem, podbiło tą pokrywę, ale podbiło ją kawałek. Zaczepiła nam się, zaklinowała pod samochodem, stanęła na sztorc. I przewróciła i dlatego ten samochód tak wybiło do góry. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy ponownie wkrótce.